zaczynajmy! Tylko jesteś świetna, cokolwiek robisz, wiesz. Jest tu mamcia! Jest tu babcio! Derek i Niko też! Frytka i kartofelcia! Frytka i kartofelcia! Frytka i kartofelcia! Mamsi kocałuski! Aha, czyli to tak wygląda szpital. Właśnie. Niko jest na żółtym oddziale. Chodźcie, to tutaj. Babciu, a co to jest oddział? Wiesz, oddział to takie miejsce w szpitalu, gdzie przebywają pacjenci, dopóki nie wyzdrowieją. Mam nadzieję, że Niko wyzdrowiał i że będzie mógł przyjść na moje przyjęcie urodzinowe. O, to tutaj, Fryteczko. Niko! A? Niko, to ja! Wesołe cześć! Frytko, wesołe cześć! Cześć, Niko. Witaj, Amando. Cześć, Body. Cześć, mopsiki. Proszę, wejdźcie. Niko, to jest bambus dla ciebie, żebyś szybko wyzdrowiał. Od pana Wiercika i wesołych skoczków. Dziękuję. Pyszka! Ukryj się, szybko! Oho, Fryteczko, pomogę ci. A to jest banan na poprawę humoru od mopsików i twojej Fryci. Dzięki. Wow, balon ciągnie mnie do góry. Mam cię. Super, balon w kształcie myszki. A co masz na ręce? To? Ojejku, Niko, ostrożnie. Frytko, to nie boli. Mam złamaną kość, więc pan doktor założył mi taki twardy bandaż, żeby szybko się zagoiła. To się nazywa gips. Niko, a kiedy wrócisz do domu? Mam nadzieję, że dzisiaj. Prawda, że tak, mamusiu? Mogę iść do domu? O tym musi zdecydować twoja pani doktor, kochanie. Przyjdzie cię obejrzeć po południu. Ale jutro wyprawiam urodziny. Niko, musisz być na moim przyjęciu. Będę miała 5 lat. Hej, Niko. Widzę, że masz gości. Dzień dobry panu. Miło pana widzieć. Maluchy, nie macie ochoty pójść do pokoju zabaw? Do pokoju zabaw? Ojej, ale fajnie. To jest coś dla mnie. Ojej, ale fajnie. Niko, tylko pamiętaj. Uważaj na siebie, żebyś sobie znowu czegoś nie złamał. Dobrze, proszę pana. Spokojnie, spokojnie. Będziemy mieli na nich oko. Mopsik i panda się bawią! Tak! Babciu, Amando, Body, patrzcie! Cześć, Niko, cześć, Niko! Mopsik i panda wirują sobie w kółko! Mopsik i panda wirują sobie w kółko! Niko, patrz, co tam jest! Chodź już! Panda i Mopsik zjeżdżają! Nie, wolę pokręcić się jeszcze trochę na karuzeli. No dobrze. Jej! Babciu, popatrz na mnie! Tylko ostrożnie, Fryteczko. Dobrze. Jabadabadu! Nie jest tak duża jak u Tipa i Topa, ale i tak jest fajna. Niko, no chodź, twoja kolej. Niko? Co się stało? Przecież lubisz zjeżdżać. To prawda, uwielbiam zjeżdżalnię, ale nie mam ochoty się na nią wspinać. Ale dlaczego? No wiesz, odkąd spadłem z drzewa, jak na nie wchodziłem, to nie mam ochoty się na nic wspinać. Lepiej będzie, jak poukładam sobie teraz klocki z Bodim. Chyba rozumiem. A wiesz, kto chciałby się z tobą wspiąć na zjeżdżalnię? Moja przytulanka kartofelcia! Kartofelciu, ukryj się. Może jak weźmiesz ze sobą kartofelcie, będziesz czuł się bezpiecznie wchodząc na górę. Uwielbiam twoją przytulankę. Dziękuję, Fryciu. Niko, nie budujesz już wieży z klocków z braciszkiem? Nie. Chciałam budować, ale pozjeżdżam ze zjeżdżalni z przytulanką Frytki. O, dobrze, tylko bądź ostrożny, syneczku. O rety.
Niko, tylko spokojnie. Poradzisz sobie, mały. Świetnie ci idzie. Tak, Niko, idzie ci po prostu wspaniale. Tartofelciu, dobrze nam idzie. Dalej, Niko, jeszcze jesteś trochę. Jesteś prawie na górze. Udało mi się! Tak! Nadal potrafię się wspinać. Pora na przyjemniejszą część. Tartofelciu, trzymaj się. Jej! Marcie! Frytko, teraz zjedziemy ze zjeżdżalni razem. Z Kartofelcią, chodźmy. Niko, pani doktor już na ciebie czeka. Niko, dobrze się czujesz? Tak, mamusiu. Trochę mi się zakręciło w głowie, ale już w porządku. O, Niko, co to za nowa pani doktor? Chyba jeszcze się nie spotkałyśmy. Niech pani nie żartuje. To żadna pani doktor, to moja przyjaciółka. Frytka. No, to może doktor Frytka zechciałaby mi pomóc w badaniu Niko? Co ty na to, Frytko? No pewnie, z przyjemnością. Dobrze, naciśnij ten guzik, sprawdzimy, czy latarka działa. Działa! Doskonale, a teraz sobie popatrzymy. W porządku, teraz musimy zmierzyć temperaturę. O, a gdzie to? Temperatura jest w porządku. Poproszę rękę. A jak się dziś czujesz, Niko? Ogólnie to czuję się naprawdę dobrze. I bardzo chciałbym już wrócić do domu, ale bawiliśmy się z Frytką trochę na zjeżdżalni i kręci mi się w głowie. Bardzo dobrze, że mi o tym powiedziałeś. Wiem, że bardzo chcesz już wrócić do domu, ale musimy upewnić się, że jesteś już zdrowy. Pani doktor, ale przecież jutro jest moje przyjęcie urodzinowe. Niko musi na nim koniecznie być. Aha, doktor Frytko, Niko najprawdopodobniej będzie mógł przyjść na twoje urodziny. Ale, żebyśmy mieli pewność, że będziecie mogli się jutro świetnie bawić, zostaniesz jeszcze na noc na oddziale. Upewnimy się, że ten twój guz nie będzie ci dokuczał. Dobrze? Pani doktor, potrzebujemy pani na czerwonym oddziale. Już do was idę. W porządku. Nie martw się. Biedny Niko. Będzie mu tutaj samemu bardzo smutno. O, a gdzie to? Ty? Chcesz tutaj zostać? Jako myszka? To nie jest zwykły pomysł małej kartofelci. To największy pomysł małej kartofelci, jaki słyszałam. Jesteś pewna, że chcesz zdradzić naszą tajemnicę? Cóż... No dobrze. Ale teraz się ukryj. Papciu, Amando, możemy się jeszcze troszeczkę razem pobawić? Mopsikowo, proszę. Cóż. No dobrze, tylko nie brykajcie za bardzo, moje małe wiercipiętki. Skoczę na chwilkę do sklepu. Papciu, ty też możesz iść. Poradzimy sobie. Właśnie, gdybyśmy czegoś potrzebowali, zawołamy. No dobrze. W porządku, wrócimy niedługo. Na razie. Niko, lubisz wielkie tajemnice? Ale takie, wiesz, naprawdę bardzo wielkie tajemnice? Aha. To dobrze, bo chcę ci zdradzić mój wielki sekret o mojej przytulance. Zobacz. A, to myszka! Zawołaj kogoś! Jej! Twoja przytulanka kartofelcia to tak naprawdę myszka! To moja wyjątkowa, sekretna przyjaciółka! A teraz jest też twoją sekretną przyjaciółką! Cześć, kartofelciu! Obiecujesz, że nikomu nie powiesz? Pan dzikowo ci obiecuje. Jej, to moja największa tajemnica. Kartofelcia chce z tobą zostać na noc, żeby ci nie było samemu smutno. Serio? Naprawdę?
Aha! Fryciu, pan dzikowo ci dziękuję! Już jesteśmy! Kartofelciu, ukryj się! O, Niko, jak to dobrze, że Frytka cię odwiedziła! Frytka i kartofelcia mysz, to znaczy przytulanka. A, kartofelcia. Frytka nigdzie się nie rusza bez swojej przytulanki. To prawda, ale dzisiaj się ruszę. Zostawię ją tutaj z Niko. Że co? Frytka bez kartofelci? Ha, to dopiero nowina. Frytko, jak miło z twojej strony. Tak, to bardzo miłe. Moja ty dojrzała prawie pięciolatko. A teraz chodźmy. Musimy przygotować twoje mopsikowe przyjęcie urodzinowe. Pa, kartofelciu. Mopsik cię kocha. Zaopiekuję się kartofelcią. A kartofelcia zaopiekuje się tobą. No dobrze, na razie. Wesoły papa. Do jutra. Dobrze. Do zobaczenia na moim przyjęciu urodzinowym. Jutro będę miała 5 latek. Jutro będę miała 5 latek. Jutro będę miała 5 latek. To prawda, moja fryteczko. Dlatego mam tutaj wszystkie potrzebne składniki na twój pyszny tort urodzinowy. Mopsikowe mniam. Tort będzie z marchewy? Z jabłek? A może z dyni? Albo może... Cierpliwości to niespodzianka. Dlatego teraz nie przeszkadzać. Babcio zabiera się za pieczenie. Mamciu? Kto to może być? Czy to mój kochany babcio? Albo Pyrcio? Nie, mamciu, to ja! Frytka! No tak! Ale ze mnie gapa! To moja już prawie 5-letnia Frytka! Opowiesz mi, jak było w szpitalu u Nika? Fajnie! A potem już nie fajnie. Dlaczego? Co się stało? Najpierw się bawiliśmy i to było fajne. A potem pani doktor powiedziała, że Niko musi zostać w szpitalu. Biedny Niko! Pewnie było mu przykro. Tak. No i mi też było bardzo przykro. I dlatego zostawiłam mu w szpitalu moją kartofelcię, żeby nie był sam. Ojej! To było zachowanie godne bardzo dojrzałej 5-latki, Frytolinko. A teraz jest mi przykro, bo tęsknię za moją kartofelcią. O, rozumiem, kochanie. Zasłużyłaś na jeszcze jednego przytulasa, mój ty dzielny mopsikowy skarbeńku. Dziękuję, mamciu. A teraz pobaw się troszkę i postaraj się nie myśleć o tym, że tęsknisz za kartofelcią. A ja zapakuję czyjeś prezenty urodzinowe. O, moje prezenty urodzinowe! Słyszałaś, karto... O. Chyba muszę sobie poszukać kogoś innego do zabawy. Tak! Dajesz czadu! Pyrek! Pyrku, pobawimy się jeszcze przed spaniem? Nie, Frytolino. Oglądam teraz bardzo ważny mecz w telewizji. Nie mogę teraz. Rzut karny! Pobaw się z Grulą. Jest w pokoju. Grucia! No jasne. Dzięki, Pyrku. Nie ma za... Ale strzał! Chcesz swoją towcę, maleńka? O, uwielbiasz tę swoją małą pluszową myszeczkę, prawda, Grulciu? Też ją uwielbiałam, jak byłam mała. Pamiętasz, Towciu? A potem dostałam prawdziwą myszkę, którą kocham bardziej. Chciałabym, żeby moja kartofelcia tu teraz była. Ale przytulas od ciebie wystarczy. O. Grulciu, towcia pachnie tobą. O, jeszcze dostanę przytulasa od Grulci. O, dziękuję, maleńka. Uwielbiam mopsikowe przytulaski. Chwileczkę. Grulciu, jak ty tutaj przyszłaś? Przeraczkowałaś. To znaczy, że umiesz raczkować. Jeszcze raz. Przytulaski! Grulciu, chodź po towcie! Jej! Ty raczkujesz! Grulcia raczkuje! Mamciu! Papciu! Pyrku! Grulcia raczkuje! Jejku! Za chwilę, Frytko! Gol! Mamciu! Super! Papciu!
przepraszam, skarbie. To mopsiaście, ale nie mogę teraz zostawić ciasta, bo coś pomylę. Mopsikową chwileczkę. Frytulko, wołałaś mnie? Co się dzieje? Mamciu, przed chwilą widziałam, jak Gról ciaraczkuje! Gról ciaraczkuje? Chodź, sama ci pokażę. Grulciu, mogę pożyczyć twoją towcię? Mamciu, popatrz teraz! Pi, 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 pi! Grulciu, chodź do mnie! Chodź do myszeczki! To nic, skarbeczku. Będzie raczkować, jak trochę podrośnie. Nie, naprawdę raczkowała! Sama widziałam! Mamciu, popatrz! Grulcia raczkuje! Babciu, Pyrku, patrzcie! Mała Grulcia raczkuje! Rety, moja mała Grulcia! Dalej, Grulciu! Brawo, moja Gruleńko! Kawał dobrej roboty, prawda? O, Grulcia raczkuje, Kartofelciu! O. A teraz nasz mały raczkujący szklap idzie spać. A ja do kuchni. Mopsik cię kocha! O. A potem pora na ciebie, Frytolinko. Dobrze, mamciu. Zaraz pójdę spać. Ale bez kartofelci. Mamciu, zaczekaj! Grulcia potrzebuje swojej myszki! Mopsikowe buziaczki, Gruleńko. Twoja towcia. Hej, mamciu! Chodź prędko, potrzebuję twojej pomocy z polewą! Oj, papciu, papciu! Nawet jeszcze nie zaczęłam czytać Grulci bajki na dobranoc. O, przecież ja mogę jej dzisiaj opowiedzieć bajkę. Mamciu, proszę, zanim pójdę spać. Oczywiście, skarbie. To jest mopsiasty pomysł, wiesz? Dziękuję, Frytulko. A, mamciu, polewa mi się wylewa. Już idę. Przepraszam, Grulciu. Czeka cię dzisiaj piękna bajeczka, skarbie. Pytanie tylko jaką? Kartofelcia na pewno miałaby jakiś pomysł. O, już wiem, jaką bajeczkę ci dzisiaj opowiem. To będzie bajka o kartofelci. Wezmę mój album ze zdjęciami. Grulciu, popatrz! To są moje zdjęcia, jak byłam mała. Czy jesteś gotowa? No to zaczynamy. Popatrz! To ja kiedy byłam bardzo mała, jak ty teraz. O, widzisz, jaki miałam mały nosek? Opowiem ci w tajemnicy historię o dniu, w którym mamcia i papcia zrobili mi to zdjęcie. Dawno, dawno temu mała Frytka usypiała w swojej mopsikowej kołysce. To ja. Przytulałam moją pluszową myszkę, towcie. Popatrz, Pyrek też wtedy był mniejszy, ale już sobie smacznie spał. Wtedy mamcia i papcio weszli do pokoju, żeby sprawdzić, czy ich małe mopsiki już zasnęły. Frytulko, pora gasić światło. Słodkich snów. I wtedy coś się wydarzyło. Ja, Frytka Mopsik, opuściłam towcie. A wtedy... Po raz pierwszy w swoim życiu spotkałam prawdziwą myszkę Kartofelcie. Jak tylko się zobaczyłyśmy, od razu wiedziałyśmy, że będziemy najlepszymi przyjaciółkami. Więc się do siebie przytuliłyśmy. Frytulko, śpisz już, skarbie? A co ty tutaj masz, moja maleńka? Chyba nie znam tej przytulanki. Jaka zabawna i mięciutka. A jak ma na imię? Kartofelcia? Chcesz powiedzieć Kartofelcia? Frytka i Kartofelcia. Brzmi wspaniale. Powtarzaj za mną. Kartofelcia. I tak Kartofelcia została Kartofelcią. Jest moją najlepszą przyjaciółką. Od tamtej pory
Nigdzie nie ruszałam się bez mojej kartofelci. Aż do dzisiaj, wiesz? Bardzo za nią tęsknię. Frytulko, udało ci się. Grulcia już smacznie śpi i o, popatrz. Chyba się uśmiecha. Musiałaś jej opowiedzieć coś bardzo wesołego. Pora do łóżka. O, tak. Do łóżka. Chodź, Frytulko, mopsikowe dobranoc. Ale mamciu, nie zasnę bez kartofelci. Byłaś dzisiaj bardzo dzielnym i pomocnym mopsikiem, kochanie. Pożyczyłaś swoją przytulankę przyjacielowi w potrzebie. O, tak, jesteś naprawdę niesamowita. I wiesz co? Twoja mamcia też daje całkiem niezłe przytulasy. Prawie takie jak kartofelcia. Dziękuję, mamciu. Twoje przytulaski zawsze sprawiają, że czuję się lepiej. Mopsik cię kocha. I ciebie też, moja maleńka. Mamciu, jutro będę miała 5 latek. I będzie moje przyjęcie urodzinowe. Tak. A teraz ciii, Frytulko. Musisz się przecież porządnie wyspać. Przykry się. Późno już, jutro masz 5 lat. Ma Frycia luli, luli, laj, chrapu, chrapie znów. Do jutra, kartofelciu.